Na wystawie pokazujemy bardzo duży zbiór rysunków Czechowicza. Największy zespół tych szkiców zachował się w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Kolegium Majus. Czechowicz rysował niezwykle swobodnie. Tu pokazuje się jego znakomity warsztat rysowniczy, który później wpływał oczywiście na warsztat malarski. W szkicach Czechowicz komponował pojedyncze postacie, które następnie służyły mu do wykonywania wielkich, wielopostaciowych kompozycji w obrazach ołtarzowych. Tak dla przykładu mamy tutaj rysunek przedstawiający półnagiego siepacza w przyklęku skręconego. Tę samą postać znajdujemy w obrazie z ołtarza głównego kościoła kapucynów w Lubartowie. Poza całymi figurami Czechowicz studiował też pojedyncze elementy ciała, takie jak dłonie w rozmaitych układach, jak głowy. Czasem figury były malowane przez niego kilkakrotnie, tak żeby mógł później wybrać z paru alternatywnych szkiców ten najlepszy, ten najbardziej odpowiadający ostatecznej kompozycji. Mamy tu trzy figury, które są przedstawieniem jednej i tej samej postaci w różnym układzie i przy jednej z nich Czechowicz napisał własną ręką po włosku più certa, czyli pewniejsza. To jest ta, którą wybrał jako najbardziej odpowiadającą jego zamysłowi. Malując swoje obrazy, Czechowicz korzystał także z rycin, z rozwiązań kompozycyjnych innych twórców. Nie była to praktyka naganna w jego czasie, wręcz przeciwnie. Wszyscy malarze posiłkowali się obrazami innych twórców, reprodukowanymi w rycinie. Było to jedno z jedynych dostępnych właściwie wówczas mediów pozwalających na powtarzalność dzieł sztuki. Nie było fotografii przecież. Czasem robił to z własnej inicjatywy, czasem zapewne odpowiednie wzorce wskazywali mu jego zleceniodawcy. Święta Katarzyna, którą widzimy tutaj, jest to rycina powtarzająca kompozycję Rubensa, została przezeń odwzorowana w Tykocinie. Katarzyna była patronką matki Jana Klemensa Branickiego, jego zleceniodawcy. Z kolei hetman Wacław Rzewuski jako wzór do namalowania podał Czechowiczowi rycinę włoskiego artysty jeszcze późnorenesansowego Federico Barocciego. Kopię tej ryciny w dużym formacie, malowaną olejno na płótnie, Czechowicz wykonał do sali zielonej zamku w Podhorcach. Poza szkicami rysunkowymi, artysta wykonywał również szkice malarskie. W tej samej technice, w której gotowe dzieło, czyli olejno na płótnie. Były to szkice barwne, tak zwane modelli, gdzie można było zapoznać się z kolorystyką dzieła. I dlatego sądzi się, że były to obrazki wykonywane w celu okazania zamawiającemu, żeby mógł zobaczyć, jak będzie wyglądało skończone dzieło. Szkic czasem nie daje informacji i tego pojęcia o końcowym rezultacie. W trakcie wykonywania oczywiście wprowadzane były drobne zmiany. Tu widzimy modelu do obrazu świętego Benedykta w kościele benedyktynek pod zadaniem świętej Katarzyny w Wilnie. I w drobnych szczegółach ów szkic malarski różni się od ostatecznie wykonanego dzieła. O funkcjonowaniu warsztatu Czechowicza nie wiemy zbyt wiele, ale sądząc z praktyki stosowanej przez innych artystów tego czasu, spora część jego dzieł, które były bardzo liczne, powstawała nie na miejscu, przy kościołach, w poszczególnych miejscowościach, gdzie dzisiaj znajdujemy obrazy Czechowicza, lecz właśnie w warsztacie, prawdopodobnie w Warszawie, gdzie działał przez wiele lat. Płótna były malowane, następnie zdejmowane z blitramów, rolowane, transportowane wozami na miejsce przeznaczenia i montowane do ołtarzy. Czasem wymiary się nie zgadzały, dlatego na przykład w Tykocinie Czechowicz prosił o dokładne podanie mu pola ołtarzy, żeby nie było kłopotów z późniejszym wmontowaniem dzieła w miejsce docelowego przeznaczenia. Dokumentów znanych jest kilkanaście nazwisk osób współpracujących z Czechowiczem. Jednak na ogół nie potrafimy nazwiska powiązać z żadnym konkretnym dziełem. Z całej tej grupy wybijają się jednak dwie indywidualności.
czyli szwagier Czechowicza Hiacynt Dolesiński na wystawie reprezentowany przez obraz przedstawiający świętego Kazimierza z Rzeszowa oraz przede wszystkim Łukasz Smuglewicz, tutaj ukazany na przykładzie Matki Boskiej z Dzieciątkiem z kościoła w Wolborzu. Smuglewicz razem z Czechowiczem prowadził szkołę malarską na rynku Starego Miasta w Warszawie i Smuglewicz był też ojcem aż 6 malarzy. Z nich najsławniejszy był Franciszek Smuglewicz, wykształcony w Rzymie, malujący w stylu klasycystycznym i założyciel katedry malarstwa na Uniwersytecie w Wilnie.